Hej, tu Aitra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku Krainy Lwów. Dzisiaj rozpoczniemy od rozmowy z cesarzem Ketemą i zobaczymy, jakie zadania przyjdzie nam wykonać. W Krainie Lwów bardzo często będą się zdarzały zadania, w których będziecie musieli prowadzić dialog i będziecie mieli do wyboru różne opcje. W zależności od tego, jak potoczycie rozmowę, mogą się wydarzyć różne rzeczy, dlatego warto nawet przejść tą część więcej niż jeden raz, żeby zobaczyć, jakie konsekwencje albo co się wydarzy, kiedy przeprowadzicie poszczególne rozmowy inaczej. Zobaczcie, że w tym momencie mamy porozmawiać z Ketemą na temat Starego Świata. Klikamy w ten guzik. Żadne imperium nie zostało zbudowane w oparciu o jedną rzecz. Ale powiedz, co według Ciebie stanowi najważniejszą spuściznę Starego Świata? I teraz macie do wyboru różne odpowiedzi. Nasz wpływ kulturowy, nasza potęga przemysłowa i wzrost gospodarczy, nasze osiągnięcia morskie i podboje wojskowe. W zależności od tego, jaką opcję wybierzecie, rozmowa może się potoczyć troszeczkę inaczej i mogą być różne wydarzenia po tym. Zadania mogą się różnić. Czasem zdarzy się też tak, że któraś z opcji dialogowych może być zablokowana. Jednak jeśli coś takiego spotkacie, że opcja będzie szara i nie możecie na nią kliknąć, to jak na nią najedziecie, to zobaczycie, jaki jest warunek odblokowania danej opcji dialogowej. No i w zależności, czy jesteście w stanie go spełnić, czy nie, czy w ogóle chcecie tą opcję dialogową, czy nie, no to musicie albo go odblokować, albo wybrać coś innego, co jest dostępne. Powiedzmy, że wybierzmy nasz wpływ kulturowy. Ciekawe. A jak przekazujecie ludziom kulturę? Prawdę mówiąc, to nie wiem zbyt wiele o kulturze. Niewielkie muzeum lub zoo zwykle wystarcza, by goście byli zadowoleni. Poważne inwestycje w muzea i ogrody zoologiczne są kluczowe dla upowszechnienia wiedzy i kultury. Pracowałem jak wół, by w moich ogrodach zoologicznych i muzeach umieścić każde zwierzę i każdy artefakt, jakie tylko dało się znaleźć na ziemi. Ha, ta ostatnia opcja mi się najbardziej podoba. A co Tobie się najbardziej podoba w Twojej pozycji jako architekta budowniczego, uczonego? Odkrywanie świata i jego tajemnic, to, że jestem mistrzem budownictwa i filarem mej firmy, rządzenie mym ludem, aby rozkwitał w dobrobycie, panowanie na morzach i oceanach. Co wybierzemy? Dobra, weźmy odkrywanie świata. Nieustraszony odkrywca. Cóż, ja też uwielbiam odkrywać świat, choć w dzisiejszych czasach wyłącznie w jego niezliczonych opowieściach. Przyjmij proszę ten drobny upominek, który powinien odpowiadać Twoim ambicjom. Musimy podpłynąć. Tu mam akurat regaty, więc podpłyńmy i odbierzmy ten podarunek. Okej, dostaliśmy uczonego. Biniam prosi o przekazanie mu różnych propozycji dla Instytutu Badawczego. I teraz musimy dokonać przeglądu propozycji. W tym momencie wystarczy, że klikniecie w to zadanie i będziecie przenoszeni do miejsc, gdzie są architekci ze swoimi propozycjami. Tak, widzicie, tu stoi grupa ludzi. Tak, nad tym macie ten już dosyć dobrze znany znak zadania. Wystarczy, że w nich klikniecie i pojawi się propozycja. Teraz musimy poczekać, co Biniam na nią powie. Nie, odrzucił. Więc znowu klikamy, przeniesie nas w nowe miejsce i na architektów. A ta? Też mu się nie podoba. No to następni. O, i teraz tych nie mogę wybrać, ponieważ tutaj jeszcze mnie nie było i mam mgłę, więc najpierw muszę podpłynąć tutaj statkiem, żeby rozświetlić ten obszar i dopiero będę mogła tę propozycję pokazać. Dobrze, udało mi się rozświetlić kolejny obszar i zobaczmy, jaka jest ich propozycja. Wreszcie zaakceptował plany budowy Instytutu Badawczego. Później będziemy musieli taki Instytut Badawczy wybudować i dzięki niemu pojawi nam się nowa grupa mieszkańców w Starym Świecie, uczeni. Ale możliwość rozwoju uczonych pojawi się dopiero tak naprawdę, taka prawdziwa możliwość ich rozwoju, po ukończeniu fabuły z cesarzem Ketemą. Ale to jest zapowiedź, że będziemy taki instytut budować. Dobrze. Zobaczcie, że kolejne zadanie od cesarza
polega właśnie na zaopatrzeniu ludzi w suszone mięso. Zerknijmy na łańcuch produkcyjny suszonego mięsa. Potrzebujemy hodowlę krów i zwróćcie uwagę, że tutaj jest to ulepszone przez żyzną glebę. Czyli możecie stawiać te budynki jak najbardziej w tej żółtej części, ale jeśli te pastwiska będą na zielonym, tak na żyznej glebie, to wówczas produkcja tych krów będzie ulepszona. Potem mamy ważenie soli. Sól nie ma problemu, stawiamy po prostu budynek przy brzegu. I mając te dwie rzeczy, wyprodukujemy suszone mięso. Tutaj mamy minutę, tu mamy 30 sekund. Zajmijmy się najpierw hodowlą krów. Pokażę Wam jeszcze jedną ważną rzecz. Sam budynek może stać jak najbardziej na tej żółtej glebie, to w niczym nie przeszkadza. Ważne jest, aby na tym zielonym stały te pastwiska. Tak, to te moduły muszą być na tej żyznej glebie. Więc postawmy moduły. 3, 4 i pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Postawię ten moduł na razie tutaj. On wówczas jest na tej żółtej części. Dobrze, kiedy postawiliśmy te pastwiska, to jak mogę łatwo sprawdzić, czy na pewno wszystkie są na tej żyznej glebie? Oczywiście ja wiem, że jedno nie jest, ale jak mogę się o tym przekonać? Kiedy kliknę w ten budynek, to przede wszystkim zobaczcie, że tu, gdzie mam pastwiska, mam 5x5 pastwisk, ale mam też takie ostrzeżenie. Zobaczcie to niebieskie kółko tu wokół, ono nie jest pełne. Kiedy pójdę tutaj, gdzie mam kozy, to widzicie, mam 4x4 i to niebieskie kółko jest takie całe. To oznacza się, że wszystkie cztery pastwiska stoją na żyznej glebie. A tutaj tego kółka nie mam całego, kawałek jego brakuje. Oznacza to, że nie wszystkie pastwiska są na żyznej glebie. Tak samo ten znak tutaj, ten żółty, już Was o tym informuje. Teraz jak na to najadę, to zobaczcie, że widać coś takiego. Ulepszone przez żyzną glebę moduły na żyznej glebie 4x5. Tak, czy jesteście w stanie łatwo stwierdzić, czy wszystkie moduły są na żyznej glebie. No i teraz mam dwie możliwości. Albo ten moduł przeniosę, tak żeby był na żyznej glebie, albo jeśli mam do dyspozycji, mogę po prostu przeciągnąć w okolicy kanał, tak żeby po prostu tą glebę użyźnić. Tak, i w tym momencie wszystkie pastwiska są na żyznej glebie. I znowu, sam ten budynek może stać gdziekolwiek. I teraz pastwiska. Raz, dwa, trzy. I musimy troszeczkę tutaj dołożyć. Przede wszystkim zmienię przebieg tego kanału. I widzimy, że tylko 2 z 5. Więc musimy jeszcze troszeczkę nad tym popracować. I super. I już wszystkie są na żyznej glebie. Teraz postawmy sobie ważenie soli. To musi stać po prostu przy brzegu. I suszarnię stawiamy. Dobrze. I zostaje nam poczekać, aż suszone mięso się wyprodukuje. Zobaczcie też, że mam przeciążony magazyn i to bardzo mocno, ale nie mogę na razie jeszcze tego magazynu awansować, ponieważ brakuje mi starszych. Starsi są po prostu kolejną klasą mieszkańców tutaj w Afryce. Jedyne, co mogę w tym momencie zrobić, to na przykład zaplanować drugi magazyn, który odciąży mi ten, bo część towarów będzie przywożona do tego magazynu. W międzyczasie zbuduję jeszcze trochę tych farm, bo będę tutaj tych ludzi rozwijała i to, co mam, mi docelowo nie wystarczy. Widzimy, że potrzeba w suszone mięso zaczyna się zaspokajać. Jak tylko osiągniemy wymagany pułap, to wówczas ten czas zacznie się odliczać. Dobrze, widzimy, że potrzeba w suszone mięso została całkowicie zaspokojona. I teraz mamy dwa zadania. Jedno to mamy zadanie na rozmowę z cesarzem Ketemą. Wybierz Ketemę, aby z nim porozmawiać, a drugie
Tak mamy podpłynąć do wyspy Ketemy. Więc zacznijmy od tego. Widzimy, że tutaj stoi cesarz. Wystarczy, że w niego klikniemy, a aktywuje się zadanie. Najpierw nad rzeką pojawiła się zebra, która przestraszyła się, gdy hiena zachichotała, aby się napić, i która z kolei jęknęła, gdy hipopotam wyskoczył z błota. Wtedy gepard wysunął się z wysokiej trawy i wszyscy zadrżeli, z wyjątkiem lwa, który spał. Króla nic to wszystko nie interesowało. I teraz musimy się oddalić i obrócę kamerę, to będzie lepiej widać. Mamy 5 wież. Nad tymi wieżami widzicie takie wykrzykniki. Jak najedziecie na którąkolwiek z wież, to zobaczycie nazwę wieży. Wieża hipopotama, wieża zebry, wieża hieny, wieża geparda oraz wieża lwa. I mamy rozwiązać zagadkę Ketemy. Podpowiedź znajduje się tutaj, jak wejdziecie w zadanie. Problem polega na tym, że już 2 razy mi się gra wywaliła, kiedy chciałam to teraz uruchomić. Więc powiem Wam, że podpowiedzią jest, żeby zwrócić uwagę na kolejność zwierząt w historii. I teraz możecie tutaj kliknąć jeszcze raz na cesarza, żeby zobaczyć tą historyjkę. W treści tutaj zadania również ona będzie. Teraz zobaczcie, mamy zebrę, hienę, potem mamy hipopotama, geparda i lwa. I w takiej kolejności musimy kliknąć wieżę. Wieża zebry, wieża hieny, wieża hipopotama, wieża geparda i ostatnia wieża lwa. Tak jak to zrobimy, to widzimy, że zadanie się ukończyło. I teraz mamy usunąć obiekty blokujące obszar. Obrócę sobie kamerę z powrotem. Jak to klikniemy, to nas przeniesie do miejsc, w których mamy usunąć te obiekty. I widzimy, że tak, mamy usunąć to. Potem mamy usunąć te drzewa i te skały. Widzimy, że Ketema cieszy się na myśl o relaksujących kąpielach. Teraz mamy znowu wybrać Ketemę, aby z nim porozmawiać. Tym razem Ketema stoi tutaj. Jak go wybierzemy, to mamy. Och, może one potrafią śpiewać. Niech zaśpiewają hymn Enbesy. To idzie tak. Do, mi, so, si, la. Do, mi, so, si, la. I teraz, jak przyjrzycie się tutaj, to każda z tych kóz wydaje określony dźwięk. I musicie dokładnie wybrać tak, aby było w tej kolejności. Do, mi, so, si, la. Więc szukamy. Do, mi, so, si, la. Ketema sądzi, że kozy potrafią śpiewać lepiej od prawdziwych muzykantów. Okej, może i potrafią. Teraz mamy zadanie na przyciągnięcie starszych, ale nie zrobimy tego jeszcze, ponieważ jak wrócimy na naszą wyspę i zerkniemy na potrzeby pasterzy, to widzicie, że pasterze są gotowi już do awansu. Jednak jak pójdziemy do zadowolenia, zobaczymy, że nie wyprodukowaliśmy jeszcze herbaty z hibiskusa. Więc najpierw zajmiemy się tą herbatą, a dopiero potem zajmiemy się awansem. Więc ostatnią rzecz, jaką dzisiaj zrobimy, to wyprodukujemy tą herbatę. Zerknijmy na łańcuch produkcyjny. Tak naprawdę potrzebujemy jedynie uprawę hibiskusa i zobaczcie, że tutaj jest wymagana żyzna gleba, a potem już tylko potrzebujemy warsztat herbaciarza. Teraz tak, tu mamy minutę 30, czyli herbata produkuje się troszeczkę dłużej niż same płatki hibiskusa. Dobra, więc tak, postawmy może ze 3 albo 4 nawet. Tej herbaty będziemy potrzebowali dosyć dużo, ponieważ będziemy musieli ją również przewozić na inne wyspy później, bo jak zerkniecie, to nie na każdej wyspie hibiskus się znajduje. W zależności od tego, jakie wyspy nam przyjdzie zająć, to będziemy musieli tą herbatę tam przewozić. Dobra, to tak, postawmy 4 i to powinno być na razie dobrze. Teraz pomyślmy, sądzę, że na te uprawy ja wykorzystam tą część tutaj, więc skorzystam z tej drogi, co tutaj mam. Tu mam też związek zawodowy,
Więc jak postawię tutaj te uprawy hibiskusa, to w tym związku zawodowym będę mogła również te uprawy ulepszyć. Dobrze. Jeden. Dwa. Najpierw sobie zaplanuję postawienie budynków, a za chwilę będę wciskać pola, tak żeby weszło. 144, czyli sądzę, że trochę optymistycznie te budynki rozstawiłam. O, teraz chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie, że nad tą uprawą, może tylko postawię magazyn najpierw, to będzie to lepiej widać. Nad tą uprawą pojawiła mi się taka czerwona kropla, mówiąca, że polom brakuje żyznej gleby. I teraz jak przyjrzycie się na pola, to zobaczcie, że tutaj mam takie pola, które są innego koloru. Widać, że one są tak jakby żółte. To znaczy się, że te pola nie stoją na żółtej, na tej żyznej glebie i muszę je po prostu usunąć. Jak to zrobiłam, to widzicie, to ostrzeżenie zniknęło. Tak samo jak buduję, zobaczcie, jak trzymam i przeciągam pola, to widzę zielone pola i tutaj takie są czerwone. To wiem, że tak już będę miała jedno pole na tej glebie, która nie jest żyzna. Więc przy budowaniu dosyć łatwo nawet zauważyć, dokąd możecie te pola dociągnąć, aby były wszystkie na żyznej glebie. Dużo mi ich jeszcze brakuje? 86. Dobra, ten budynek muszę przenieść. Nie wiem tylko, czy tutaj tyle pól uzbieram. Dobrze, widzimy, że moje uprawy hibiskusa mam. Włożyłam również przedmiot, który tutaj widzimy zmniejsza potrzebną siłę roboczą. I drugi przedmiot, który wpływa mi na wszystkie uprawy rolne, zwiększając wydajność, ale również zwiększając koszty utrzymania. Ale o koszty utrzymania i kasę to ja się martwić nie muszę, więc nie ma problemu. Teraz musimy gdzieś wybudować jedynie herbaciarnię. I też byśmy chcieli ze 4. Widzicie, że na dosyć dużą nadprodukcję tej herbaty stawiam. Dobrze. I poczekamy, aż wyprodukuje się herbata. I widzimy, że produkcja herbaty ruszyła. Herbata produkuje się dosyć długo, bo aż 1,5 minuty, ale musimy poczekać i będziemy mogli obserwować, jak zapotrzebowanie w herbatę zostanie za chwilkę również zaspokojone. Jeśli widzicie, że brakuje Wam miejsca w magazynie albo już naprawdę jesteście blisko tego punktu, a jeszcze nie macie starszych, żeby móc rozbudować port, to pamiętajcie, że zawsze możecie skorzystać ze składów. Czyli gdzieś przy brzegu możecie po prostu wybudować składy i tą przestrzeń magazynową sobie powiększyć. Powiedzmy, że ja wybuduję 6. Ja już mogę w magazynie mieć 375, więc widzicie, że zdecydowanie mi się ta ilość przestrzeni magazynowej powiększyła. Zobaczmy, jak herbatka. Ok, widzimy, że potrzeba w herbatę już się zaspokaja. Jeszcze jest jej niedużo w magazynie, ale za chwileczkę również powinna się pojawić, ustabilizować. Mam dużą nadprodukcję, więc również za chwilkę powinna mieć tej herbaty zdecydowanie więcej niż tu potrzebuję. Ale tak jak powiedziałam, ja ją produkuję na potrzeby następnych wysp, które przyjdzie nam za chwilkę rozwijać. Bo na tej wyspie nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb starszych. Super. I widzimy, że potrzeba w herbatę jest zaspokojona. I w tym momencie mamy rozwiniętych pasterzy na maksa, czyli mamy gotowe budynki do awansu i również mamy zadowolonych pasterzy. Następnym razem przyciągniemy starszych, zobaczymy, jakie są ich potrzeby, zobaczymy, jakie zadania się pojawią po tym, jak przyciągniemy starszych i być może zobaczymy, o co chodzi w Ketemie tym razem, czyli podpłyniemy do jego portu. A tak na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie.
Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Życzę Wam przyjemnej gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!